Siemano, z tej strony Araulen, a to jest Farming Simulator 2013, sezon drugi, w którym będziemy sobie pykać na modyfikacjach na całkiem nowej mapie. I może pokażę wam już, jakie te modyfikacje mamy. Tak, tu jest dodatek Titanium, który był w pierwszym sezonie. Tutaj mamy takie coś, tutaj ogólnie będzie to sezon na dużych maszynach, tak jak wspominałem. I zresztą też tego chcieliście. Więc tak to się prezentuje. Część maszyn pójdzie jeszcze pod wymianę, bo po prostu są one pod multi, gdzie gram z kumplami. Więc po kolei. Agromet, Famarol. Tutaj taki front loader do traktora John Deere'a, zestaw różnych tych końcówek front loaderów, tych turów, tak. Class Axion, który mi nie chce działać, bo buguje mi całą grę. Class Lexion 770, Terra Track Package. Vehicle Damage Mode. Więc modzik na psucie się maszyn, takie tam urozmaicenie troszkę. Dzięki temu będę musiał więcej uważać i będę ostrożniejszy. S-Limiter, który był w poprzednim sezonie, Inspektor, John Deere 7930, John Deere Weight, to jest ten obciążnik, John Deere 6620, który jest mojego kolegi, on nim sobie pyka, jak gramy na multi. John Deere 2058 set, takie coś, taki kombajnik, kolejny John Deere Prasa 864 Premium, kolejny John Deere, to są wszystko już moje John Deere'y, bo dobierałem sobie taki idealny modzik z fajnymi skryptami i tak dalej. Map Buyable Object. To tam jest dodatkowe pod mapę, żeby tam jakieś obiekty dokupywać i tak dalej. Ferguson 8690, z którego raczej nie będę korzystał. Taka kosiareczka, która będzie zmieniona na większą. Taka przyczepka, kolejne Fergusony. Lexion 560, Ronar na Belę oraz Service Car. To do tego moda na psucie się maszyn. I tutaj wisienka na torcie, mapa Vogelsberg 2013. Jest to chyba najbardziej epicka mapa, jaką spotkałem w tej grze. I klimat jest niesamowity. Więc myślę, że dobrze wybrałem. Wielu z was lubi tą mapę. Wiem o tym, bo ja się w tych tematyce tak średnio interesuję, szczerze mówiąc. Ale mój kolega pyka sobie farminga bardzo często, on siedzi w tym środowisku. Mówi, że to jest jedna z najlepszych map, sam ją wychwyciłem na oficjalnej stronie farminga i naprawdę mnie urzekła. Więc wstecz, kariera i zaczynamy nowy zapis, start, łatwy, Vogelsberg, start. Gra nam się ładnie załaduje i zaczynamy. Nie wiem, jak tam szczerze mówiąc z cenami tych modów, bo tego nie pamiętam. Jak coś, to będziemy musieli trochę korzystać z tych oryginalnych maszyn, które są w komplecie, by potem dokupić sobie te modziki. Okej, okay. Unique opportunity, welcome. Now you have the unique opportunity to decide if you want to play with viable objects or not. The creator of the map has included some objects we have to buy. That requires much assiduity until all objects have bought. Now you have to decide before you continue the game. No i chodzi o to, że mamy zdecydować, czy chcemy mieć mapę już z możliwością dokupywania sobie jakichś tam obiektów, tam mosty, wiatraki i tak dalej, czy bez nich. Więc to mnie nic nie kosztuje, a później, aby było troszkę hajsu, to może być fajne takie dokupywanie sobie i tak dalej. Więc B i with viable objects. I zaczynamy. Podniosłem podkowę, wow! Wow, podkowa, wow. Taki szok. Dobra,
więc ogarniemy, jak wygląda sprawa z modami. Modyfikacja, ten klas się buguje ogólnie i nawet nie da się go teraz kupić, bo nie mam hajsu. Który był, to był ten John Deere, którym ja sobie pykałem i on był epicki, więc, ale niestety go na mnie nie stać, nie na niego. To jakiś Joyer taki też, na którego mnie stać, ale większość hajsu mi pochłonie. Pługów też chyba nie mam żadnych. Ogólnie to jest seria na modach, tak jak wielu prowadzi, bo ta gra ten potencjał moddingu ma naprawdę duży. I z czasem będzie tych modyfikacji coraz więcej. Komputer jest mocny, więc uciągnie ich naprawdę mnóstwo, a gra będzie coraz ciekawsza. Więc może zaczniemy od czego? Zlukniemy na mapę. Gotowe do zbioru. Chyba nie ogarniam. Jest jakieś pole gotowe do zbioru, czy nie mam? Oddalimy. Chyba nie mam. Więc silosy, tak. Spocznij się. Dobrze. Więc jest, są tu pola do koszenia. Nie wiem czemu na mapce mi tego nie pokazało. Może na customowych mapach to nie działa. Mamy już kombajnik. Więc jest masakrycznie duże pole jak na taki kombajn. I przejedziemy sobie na tamto mniejsze. I nie mam pojęcia ile to mi zbiorników na tym wyjdzie. Grałem z kolegą na multi, no i kurczę, goliliśmy to pole, ale nie mam pojęcia ile tego było. Cóż, przekonamy się zaraz, tam od tamtej strony, żeby było spoczko wysypywać. Wow, przejeżdżam przez krzewy, wow. Okej. Okay. I pyk. Chwila. Kurczę, nie stać mnie. No cóż. Ciśniesz. Zatrudnię może pracownika, bo wątpię, że to mi tu wejdzie na że to zmieści się w jednym zbiorniku tylko. Już mamy 15%. Tam po prawej stronie pod zegarem widać właśnie napisy od Damage Moda, który pokazuje nam uszkodzenia. Schneidwerk, zakładam, że chodzi o header, jest nieuszkodzony, natomiast kombajn ma 2% uszkodzenia, nie wiem dlaczego, ale myślę, że się tego dowiem. Zatrudniam pracownika i teraz skakujemy do takowego Deutschfara i jedziemy. I z tego co pamiętam, to się tam wyjeżdżało. Tam? Kurczę. Tam. Wow, jaki skok. Kurde, jaki kaskader ze mnie. Jadę, ała! Jadę przez pole kulturalnie. Wiem, że kilka modów muszę dorzucić, ale nie bójcie się, wszystko będzie dorzucane. Chcę stopniować wrażenia. Jak tam, gdzie 66%, tak? Kurczę, stój. Ła, nigdy nie ogarniałem tych osiowych rzeczy. Auć. Damage Gewicht. Nie wiem czemu. Jest. Gewicht, co to Gewicht? Chyba ten, ciężarek. A na 77% mamy traktor uszkodzony, więc nie fajnie. Idziesz.
Limiter. Limiter się przydaje do takich rzeczy. O, widzicie? Idealnie. No, wysyp, ile tam masz. Okej. Nie wiem, jeszcze zobaczymy jak z prasą, czy mam jakąś prasę, czy nie. Mam, przecież ten joyerek jest, który jest mega drogi, także... Ale zarobimy troszkę pieniążków z sprzedaży tych ziarna, którego szczerze mówiąc nie wiem gdzie się sprzedaje. A teraz ja wkraczam do akcji. Liczę, że seria wam się spodoba. Mnie szczerze mówiąc na modach też zaczęło wciągać. W dodatku ta mapa taka epicka, ona jest taka śliczna. Te widoki, kolory i tak dalej. Przypomina mi troszkę tą oryginalną. Ale... jest bardziej taka, ma taki swój klimacik. Ta oryginalna tego nie ma. I to jest spoczko. To jest spoczko. Żółciutka słoma z pszenicy. Dajesz. Zastanawiam się, czy będziemy kosić to duże pole, czy nie, bo kurczę, ten kombajn jest trochę mały. Wiecie? Muszę się zastanowić. Może mi nie starczyć, kurde. Okej. No może starczy, żeby potem wysypać pod końcówkę, jak dojedziemy go zatrudnie i wtedy podjedziemy i traktorem i ładnie wysypiemy. No szkurcze! Ach, a myślałem, że wystarczy. Okej. Też. W ogóle dzisiaj mamy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Jak tam pogoda u was, co? U mnie, kurde, 15 stopni ciepła w cieniu na obecną chwilę. Słoneczko świeci, lekki wiaterek. Ogólnie pogoda epicka. A ja siedzę przed kompem i nagrywam filmiki. Czego się nie robi dla widzów? Okej. Wysypiemy i wysypiemy. Wysypaliśmy. I tutaj stanę i skosimy dalej. Dajesz, Heniu. Odrzuć. Killbugs for Sleeper. To muszę odrzucić. Brak misji. Kontynuuj. Zapisało się. Zapisz grę. Kontynuuj. Okej. O nie, ktoś na Steamie się do mnie dobija. Znowu zapomniałem Steama wyłączyć przed nagrywaniem. Kurczę. Ktoś uparty jest, ale poczeka. Mam nadzieję. I właśnie, to jest seria z singla. Ale zrobiłem ankietę na moim Facebooku, fanpage'u. Na który was serdecznie zapraszam, facebook.com/araulenplay, odnośnie tego, czy jeśli bym wprowadził multi serię, to czy miałbym nagrywać singla. No i tam właśnie wspomnieliście, że chcieli właściwie dwie osoby tylko, ale obydwie by zgodne, że chcą singla. Ups. Są singla i multi. Więc ja was jeszcze zapraszam do tej ankiety. Tu gdzieś na ekranie się wam link, jakaś adnotacja pojawia. Podejmijcie decyzję, czy chcecie po prostu też i multi, i singla, czy nie.
Jeśli byście chcieli samo multi, no to po prostu ten odcinek by sobie był jeden i to by był koniec. Ale myślę, że singla też byście oglądali, bo to by mogło być ciekawe, postępy takie na modach. No ale to już wy podejmiecie decyzję, link do ankiety macie, adnotację w filmie i będzie jeszcze w opisie. I dlaczego nagle chcę zmienić? Bo długi czas wspominałem, że nie będzie serii na multi i tak dalej. Ale parę rzeczy się zmieniło. Odnośnie gry. Gra nawet mi się spodobała. No i cóż. Postanowiłem, że czemu by nie nagrać właśnie taki multi. Multi by była... Z kim by było to multi? Z Matem i Husarzem. Husarz jeszcze nie wiem do końca, ale chyba też. Tak, ci, którzy nagrywają z nimi War Thundera. Podejrzewam też, że z kilkoma innymi osobami. Między innymi z jednym pewnym youtuberem, z którym mam takie koleżeńskie kontakty. Z którym bym musiał jeszcze pogadać, czy byłby chętny na takie coś. I myślę, że seria by była ciekawa. Im więcej by nas było, tym lepiej. Bo wiadomo, podział obowiązków i tak dalej, nie byłoby tego ciągłego przełączania się na maszyny i w ogóle. Więc zapraszam do głosowania, podejmiecie decyzję. W ogóle szaleństwo, 2 filmy w jeden dzień, o co chodzi? What? Co ty robisz, człowieku? Najpierw filmu w tydzień nie ma, a potem dwa na dzień? O co chodzi, o co, Kaman? No słuchajcie, no Kaman jest taki, że no z okazji pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, wczorajszego dnia astronomicznej wiosny od godziny 18, takie święto troszeczkę na kanale i 2 filmy w jeden dzień. No potem wrócimy sobie do tego jej standardowej częstotliwości, co drugi, co trzeci dzień filmy, zależy jak to będę mógł nagrywać. Mam kilka pomysłów już na epizoda, mam chęć nagrywania właśnie farminga, mam chęć nagrywania SF-a, także chęci są, byleby miał tylko czas i byleby wyście chcieli mnie oglądać, to serie na pewno będą się rozwijały. I taki właśnie postanowiłem w związku z tym dniem wiosny i pewną nowością na kanale, która już się szykuje i będzie audiolog i w ogóle, który zapowiadałem już w epizodzie, ale jeszcze go nie ma, postanowiłem właśnie takie coś machnąć i myślę, że się ucieszycie. 2 filmy w jeden dzień? Dlaczego nie mogę tego ściąć? Okej, nawrócimy. No i to skosimy. Troszkę tam obetnę, niewiele. Czy telefon? Okej, jestem z powrotem! Co się dzieje? Jestem z powrotem. Wybaczcie, miałem telefon i musiałem się dowiedzieć, kto dzwoni, co chce i dlaczego. I śmie przerywać nagrywanie. Ale już wszystko cacy. I kończymy właśnie to kosić. No i myślę, że skończymy już odcinek. Wgram parę nowych modów jeszcze. Jeśli macie propozycje, to śmiało walcie, jakie tam macie fajne mody, na których wygracie i które lubicie z takich większych maszyn. Bo wy tam jesteście bardziej obszerni niż ja. Ja tą grę dopiero poznaję. Okej. Wycofamy i wysypiemy. Szybciej, możesz szybciej, czy nie możesz? Wysypuj, dziadu. Okej. No, prawie jedną przyczepkę z tego mamy. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę.
życzę Wam miłego popołudnia bądź wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Film się pojawi o 18 bądź 19 na kanale. Więc cześć! Pa, 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 pa.